Zaczynamy. Pan Wojtowicz, do głosowania. Pan przewodniczący gotowa klub? Pan przewodniczący Bolesław Kosior, czy klub gotowy? Pan przewodniczący klub gotowy. Przyjazny Kraków jeszcze, momencik. Adam, gotowi? Dobra, Jerzy, siadamy, głosujemy. Zaczynamy. Szanowni Państwo, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Liba. Projekt prezydenta miasta Krakowa, odbyliśmy drugie czytanie, druk numer 1259. Były dwie poprawki pana Migdały, zostały wycofane. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1259? Zaraz 59 jest. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie działa u pani radnej. Przycisk nie działał, pani radnej. O, pan radny za to zdąży. Jest. Jeszcze nie. Grażynko, już? Nie. Czekamy. Działa. Dobrze. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. Wynik. 37 osób za. 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1259. Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ugorek Wschód, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1260. Tu mamy dwie poprawki. Rozpoczynamy poprawkę numer 1 pana Adama Kality. Bardzo proszę, procedujemy. Która to będzie pierwsza? Nie ma numeracji. Która jest poprawka numer 1, która numer 2? Czy obie razem? Zaczynamy. Poprawka numer 1 dotyczy częściowo... Proszę bardzo. Chcecie panią dyrektor, jak według życzenia, proszę panią dyrektor. Pani dyrektor, będziemy prosili, żeby pani czytała poprawkę numer 1 pana Kality. Poprawka numer 1 brzmi: częściowo pozytywnie rozstrzyga się uwagę numer 475 w zakresie punktu B wniesioną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ugorek Wschód, zawartą w załączniku numer 2 do projektu uchwały. Część działki numer 171/30 zostaje włączona do obszaru U5 zgodnie z załącznikiem. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za poprawką numer 1 pana Adama Kality? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik.
9 za, 25 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Poprawkę numer 2 bardzo proszę, panią dyrektor. Poprawka numer 2 brzmi: działka numer 755 przez 1 obręb 4 Śródmieście oznaczona zostaje na projekcie graficznym rysunku planu symbolem U. Negatywne były obie. I drugiej jest opinia negatywna. Obie były negatywne. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Adama Kality? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 7 osób za, 25 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Będziemy głosować teraz całość druku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem druku, projektu według druku numer 1260? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 30 osób za, 1 osoba przeciwna, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1260. Kolejny druk. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczy zmian w planach wydatków w działach 600, 750, 801, 854, 900, 921, 926, zadania priorytetowe dzielnic. Projekt według druku nr 1260. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych? 64. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1264? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 41 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1264. Kolejny druk, zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 rok dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmianach w planie wydatków w działach 600, 801, 854, 900. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1266. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1266? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1266. Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Monte Cassino. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1258. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1258? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1258. Kolejny druk. Zmiana uchwały 54 przez 1404 przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 czerwca w sprawie szczegółowych zasad udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazaniu organizacjom organów do tego uprawnionych. Druk nr 1276. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1276? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1276. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2013 roku dotyczy zwiększenia planów dochodów w dziale 758, wydatków w działach 600.
projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1298. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1298? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1298. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na 2013 roku dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków w działach 600, 750, 801, 852, 853, 921, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1300. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1300? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 1 osoba przeciwna, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1300. Kolejny druk. Udzielenie dotacji krakowskiemu pogotowiu ratunkowemu. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1273. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1273? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1273. Kolejny druk. Zmiana uchwały numer 14/148/1 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego imieniem Stefana Żeromskiego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, osiedle Skarpie 66 w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1293. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1293? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 1 osoba przeciwna, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1293. Proszę? Nie. Jedziemy dalej. Proszę? Wydruk, proszę. A tak fajnie szło. No. Tak jest. Wniosek głosuje. Dziękuję bardzo. Kolejny druk. Zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na współfinansowanie projektu pod nazwą Sprawniejsi, poprawa jakości opieki nad mieszkańcami domów społecznych gminy miejskiej Kraków, dofinansowanego z mechanizmu Fundacji Europejskiej Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014 roku, druk prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1294. Jest tu złożony wniosek o tryb dwuczytaniowy. Jest głosem za, przeciw? Kto z państwa z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, aby projekt został w dwóch czytaniach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Jeszcze raz, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jest to wniosek o dwuczytaniowy. Za wnioskiem głosujemy, nie za projektem, za wnioskiem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 34 osoby za, 2 osoby przeciwne, 0 wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę, aby druk był w dwóch czytaniach. Szanowni Państwo, w takim razie określam termin wprowadzenia poprawek. Określam termin wprowadzenia poprawek. 18 czerwiec, autopoprawki 18 czerwiec 2020.
2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwca 2013 roku, godzina 15. Dziękuję bardzo. Tam wydruk. Proszę podać wydruk. 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 Dobrze. Dziękuję bardzo. Kolejny. Udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnicę za priorytetowe. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1274. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 34 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1274. Kolejny druk. Udzielenie dotacji celowej dla Nowochódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie na realizację zadania uznanego przez dzielnicę za priorytetowe. Druk nr 1274. Przystępujemy do głosowania. 75. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1275? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1275. Kolejny druk. Ogłoszenie zamiaru połączenia niektórych filii Krakowskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i zmiany siedziby jednej z filii Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Krakowskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Druk nr 1284. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 30 osób za. 0 przeciw. 9 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1284. Kolejny druk. Udzielenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury Teatr KTO na realizację projektu pod nazwą ulica 26 Street KTO? A KTO to nie jest KTO? Nie. Ulica 26 Street, Międzynarodowe Festiwale Teatrów Ulicznych współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2007-2013, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1285. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu nr 1285? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 33 osoby za, 2 osoby przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1285. Kolejny druk. Bardzo proszę o wydruk do teatru KTO. KTO. Agatko, KTO, tak jest. Wiem, poszedłem na skróty. No. Dobrze. Jak ładnie wygląda, jak się Rada śmieje, no, uśmiecha, to wszyscy są mili. To wszyscy są uśmiechni. Jedziemy dalej. Szanowni Państwo,
Udzielenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1286. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 36 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1286. Kolejny druk, udzielenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury, druk nr 1287. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1287? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1287. Kolejny druk, zmiana uchwały nr 58/1249/6 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury pracownie twórcze. Projekt, jest tu wniosek złożony o dwuczytanie projektu. Głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem, aby druk odbył się w dwóch czytaniach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 29 osób za, 3 osoby przeciwne, 0 wstrzymujących się, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę, aby druk odbył się w dwóch czytaniach. A więc określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin na 20 czerwca 2013 roku, godzina 15. Dziękuję bardzo. Kolejny druk. Kierunki działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Projekt grupy radnych, druk nr 1310 wraz z autopoprawkami. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 24 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1310 wraz z dwoma autopoprawkami. Proszę o wydruk. Jedziemy na następną teczkę. Czas nagli, teczkę. Prosimy teczkę. A to pierwsze czytanie. No i mamy jeszcze 2, 4, 6, 8, 10, 12.